Witajcie, witajcie. Mamy godzinę 7, jest 25, już poniedziałek. Czas leci, ale to już nie będę się powtarzał. Ja właśnie dojechałem do klienta na montaż pompy przy koparku ładowarce Volvo PL71. No, także założę tą pompę, założę pasek, później osłony, bo tam podemontowałem już osłony. Znaczy wcześniej czy kółko pasowe na pompę, pasek, osłony, wleję płyn. Jak wszystko będzie git, to myślę, że tam niecałą godzinę się z tym uporam i pędzę z powrotem na warsztat, bo tam jeszcze dużo pracy na mnie czeka. Także do zobaczenia później. O, tak wygląda pompa nowa, tak wygląda pompa stara. Nową zamówiłem w oryginale z mojego ojca. Plus nowy pasek pójdzie, też oryginalny. Miejsce montażu jest tu. Po zdjęciu osłon, zwaleniu opaska, tu jest otwór, w który się tą pompę montuje. Także teraz wyczyszczę tutaj ten brud, tą rdzę. Przykręcam ją raptem na 4 śrubki. Pakuję kółko, paskuję pasek, osłonę, zbiorniczek wyrównawczy. Dolot do filtra powietrza. O, tu parę rzeczy odkręciłem, żeby było wygodnie. I lecimy z koksem. O, maska się zamknęła. Nie ma pewności, że mi się nie zamknie na łeb, to podeprę szczotkę. Dobra, pompa siedzi już zamocowana. Jedynie przy montażu, na co trzeba zwrócić uwagę, to na ten kanał wylotowy, bo ona nie może być założona tak, tylko musi być tak, żeby tym kanałem sobie mogła spokojnie tłoczyć. Tutaj sobie zaciąga, tu sobie tłoczy. O, stary pasek, tu nowy pasek. Jakby ktoś miał pytanie, że mówię pasek oryginalny i bez napisu Volvo, no to nie jest to silnik Volvo, mimo że to jest naklejka Volvo. Nawet tu jest tabliczka Volvo, ale to jest Deutz. Więc i pompa, i pasek z logo Deutza jest oryginałem. No, także osłony mam pozakładane, pasek jest założony. Tam został tylko zbiorniczek wyrównawczy i go od razu spróbuję znaleźć śruby, bo tylko jedna była i cały ten zbiorniczek latał. On jest przykręcany tutaj na 3 śrubki. A muszę wygrzebać w samochodzie nowe śrubeczki, ósemeczki. No, robotę mam skończoną. Zajęło mi to godzinę. Tu już koreczek odkręcony. Czekam, aż przywiozą teraz płyn chłodniczy. O, słychać, już jakiś samochód jedzie, to może jedzie z płynem. I lejemy płyn. I próba. I koniec roboty. No, trzeba coś trochę nagrać, bo się nic nie nagrywa. Cała pajęczyna pozaplatana. Tu już ta strona jest podłączona cała. Tu teraz wjechały chłodnice i jest podłączanie tych wszystkich flaków przy chłodnicy. Tak jest. Tak jest. A ja tutaj lecę z wymianą rozrządu JCB406. No, tak to wygląda. Wał mam zablokowany, tam jest blokada. Wałek rozrządu mam zablokowany. Tu jest blokada. No i także teraz luzuję napinacz. Ściągam pasek, zakładam nowy zestaw. No, a dzisiaj rano byłem, to Volvo ogarnąłem, tą pompę wymieniłem, płyn zalałem. W sumie 2 godzinki zeszło przy maszynie.
ale to tak bardziej już z czekaniem za płynem i jeszcze później układ się słabo odpowietrzał, trzeba było trochę poczekać, więc sama robota zajęła tam godzinę z groszem. No, to porozrząd już jest zmieniony. Nowy napinacz, nowy pasek. Tu leży stary. Źle to jeszcze nie wyglądało. No ale też to nie po to się zmienia co jakiś czas, żeby to ze względu na to, czy to wygląda ładnie, czy nieładnie. Bo to nie w tym problem. No tu właśnie się układ od powietrza. Dobrze, pierwsze odpalenie. Łączki kapie. Tak. Kapie tę nową. Lecz. Ale to chyba z tej nowej leci. Z tej nowej. Cześć, nie? No, czemu leci nowy? Nie, bo to delikatnie to się już widzę na orym, jak się już nasuwało, nie? I by nasuwało, ale nie ma. A czemu na to było urwane? Tak, nie ma. To było urwane całkiem. Pacjent żyje. Oprócz tego jednego małego wycieku, pacjent żyje. Tak. No, witajcie, mamy kolejny dzień. Wtorek dzisiaj. Maszyna jest powoli kończona.
jest wszystko po... Tutaj cała ta osłona już jest zamontowana, chłodnice, wszystko przykręcone. Co też zostało? Teraz zarzucimy maskę i zostały jeszcze tam chyba dwie blachy pod spodem, ale to już z kanału. Pod spodem i tu jeszcze na wierzchu. No, także taka zostało ubranie ją w ostatnie szaty. I będzie koniec przy tej maszynie. Niby prosta czynność, ale wcale nie taka prosta. Chciałem pomęczyć trochę. No tutaj 406 JCB, tutaj z klientem rozmawiałem, tu sugerował, że szybko złącza cieknie. No, szybko złącza na pewno też cieknie trochę, ale to by było trochę tu nakapane, czy tutaj w tej blasze. A on ewidentnie tu masa oleju naleciała z tej strony. Po prostu cieknie ten siłownik w środku. Ale tutaj patent na to wszystko to jest taki sens, żeby to rozebrać. No, znaczy cieknie z siłownika na 100%. Szybko złącza też trochę cieknie, ale tylko trochę. No tu wczoraj ten rożon założyłem, pozostało tylko pomyć obudowy, poskładać, cały hydrostat pojechał do zaprzyjaźnionej firmy do weryfikacji i ewentualnej naprawy. No także teraz maszyną trzeba będzie rozebrać tu ją na łamaniu i rozjechać. I tak podejrzewam, że jutro Tomka nie ma, to pewno jutro się zajmiemy tym, wiesz? Tak? Sobie rozjedziemy tą 406. Wszystkie węże się podpina, przeciągnie przez obrót. Czyli jutro nie wyjeżdżamy. Nie, bo dzisiaj właśnie dzwoniłem do serwisu, pompę dzisiaj wysyłają, więc będzie jutro, no to jutro wiadomo będzie południe, nie? Także na bank już czwartek gnamy. A to Tomek musi śmiał czyste majtki wziąć? Czyste majtki wziąć, tak. Aby w razie trzeba było zostać w hotelu, bo tam nie wiem czy się... Ale chyba też przesadnie rano wcześniej nie będziemy wyjeżdżać, mi się wydaje. Jedziemy normalnie, tak piąta, przed piątą, parę minut. Co nam to da godzina w tą czy w tą? A człowiek to jednak trochę dłużej pośpi, nie? O piątej będziemy startować, nie ma sensu wcześniej. Bo czy tam będziemy na w pół do ósmej, czy w pół do dziewiątej, co nam to już zmieni? Już lepiej się lepiej wyspać, żeby tam normalnie wrócić sobie nawet, żeby... Teraz już jest dzień, teraz jest dzień dłuższy, powiedzmy, robi się ciemno o 18:00. Może, no bo tam zakres mamy taki, musimy zdjąć miskę olejową, musimy zmyć silnik tyle, ile się da, założyć miskę. Założyć później na pompę, poskładać to wszystko. Klima jeszcze? Włożyć tę skrzynkę od klimatyzacji. Klimatyzację napełnić. Właściwie jeszcze nie pamiętam, czy tam kurde ofertę na osuszacz wysyłają. Tam dobrze było osuszacz też zmienić. A tu jeszcze klimę trzeba pamiętać. No, klimę trzeba nabić. No i później jak już maszyna odpali, to akurat w tym czasie co będziemy sobie robić przekładnie, to będzie olej z płukanką. Się będzie płukać, bo to wtedy będzie chodzić bez obciążenia. I po zmianie oleju w przekładniach spuścimy olej z silnika znowu i wlejemy już świeży, bez płukanki. No tak, tak trzeba będzie pierwszy odpalić, żeby w ogóle z płukanką. Tak, no żeby przekładnią opróżnić, nie? No i włożyć pompę i żeby to zadziałało. Mam nadzieję, że zadziała, wszystko będzie dobrze. No tak, a ja tutaj... Były szwagier mi podwiózł siłowniki od podnoszenia kabin w ciężarówkach. To też tak tylko wyjątkowo po starej znajomości, że byliśmy kiedyś w rodzinie, to tylko dlatego mu to robię, bo generalnie takich rzeczy nie robię, bo to szkoda na to zwyczajnie czasu. Te rzeczy nie są drogie, no chyba że się mylę, ktoś to tam na ciężarówkach, przy ciężarówkach pracuje, to może ma orientację ile tam do DAF-a, Scania czy tam do innych
ciężarowe kosztują takie siłowniki podnoszenia kabiny. Ale jeżeli to są jakieś tam Chińczyki, to nie sądzę, żeby to było jakieś szczególnie drogie. No, także tu tylko pójdzie nowy uszczelniarz, dobry, markowy, Fredenberga. Na dłownicę pójdzie nowy o-ring, na tłok, składam to. No tu już tłoczysko ma takie lekkie wżery, wiadomo, że siłownik podczas jazdy w ciężarówce, on sobie cały czas pulsuje, bo musi być wyluzowany, żeby amortyzacja kabiny działała. No i tu w tym miejscu, gdzie on najwięcej pracuje, jest tu po prostu wypracowany. I tu już takie małe wżerki się zaczęły robić. Więc no to taka wymiana uszczelki, to wiecie. Jak umarłemu kadzidło, to już by trzeba tłoczysko zmieniać, a to już wtedy to już w ogóle nie wiem, czy to w ogóle jakikolwiek sens ekonomiczny jest. Poświęcić na to powiedzmy ze 3 godziny warsztatowe plus tokarz, materiał, kurier, zestaw uszczelnień. Nie wiem, wydaje mi się, że to już jest zupełnie nieopłacalne. Także to powiedzmy, że jeszcze raz można podratować, jak to zacznie za jakiś czas ciec, to trzeba to po prostu do kubła wywalić i kupić nowego Chińczyka. No, także opędzluję to raz, dwa i bierzemy się za jakieś poważniejsze tematy. No i tu na koniec została wymiana uszczelni na półosiach z tej strony. I maszynka będzie skończona. No, dzisiaj mają przyjść jakieś części do mostów, do Manitou. Zobaczymy, co przyjdzie, czego jeszcze będzie brakować. No i na części do przekładni od Bomaga będziemy czekać do 3 tygodni. Taki jest czas oczekiwania. Niestety dość długi. No, później przyjdą graty. Tu dostanie nowy kompletny uszczelniacz. Nowe pójdą te duże łożyska. Nowa nakrętka, którą się dokręca piastę. Łożyska piasty. Tam jest M200, nakrętka M200 razy 2. Także taka dosyć konkretna. I nigdzie jest niedostępna, więc tu jeden fachowiec mi to dorabia. A ja się biorę tu za skręcanie osłon rozrządu. Dniówka już nam się skończyła. Tu obudowę mam pozakręcane, pasek założony. Tu jeszcze nie zakładam tej obudowy wentylatora, bo jest ta część rozebrana. Jeszcze będzie ten silnik tutaj cały zmyty zmywaczem do suchego. I to sobie jeszcze będziemy testować, bo na pewno będziemy wymieniać przewody paliwowe. Ale czy jeszcze gdzieś tu z czegoś leci, to dopiero będziemy wypatrywać tego wszystkiego. No tak, widzieliście, JCB541 jest zakończone. Przyszło mi już trochę gratów do mostów od Manitou. Czyli drążki, bo drążki sprzedają jako kompletne. Czyli drążek kierowniczy i przegub. Przyszły jeszcze ten wieniec i zębienie piasty. Nowe nakrętki szpilek. Szpilki. Tulejki do piast, podkładka taka, która tu przychodzi w to miejsce. To jest w oryginale, to jest z granitu i tulejki są w oryginale. I dwa drążki są w oryginale, dwa są w zamienniku, bo tak były dostępne niestety. Nie wiem czemu, ale jest jakiś tam problem z dostępnością tych części. I pozostałe części, które mam zamówione, czyli półoś, łożyska, jakieś tam zimmeringi, uszczelniacze, to wszystko przyjdzie z oryginału. Aha, i obudowa piasty, czyli ten dekiel cały z satelitami. Czyli taka część jak to. No to jak tam widzieliście, już jest w kartonie przyszło z innej firmy, a dekiel będę miał z innej firmy, także trzeba czekać. Tu do przekładni części też już mam pozamawiane. Także nic teraz, tylko czekać. PC41 jest zakończona.
Tu też już powoli się szykujemy na wyjazd do Piły. W końcu się maszyna doczeka pompy, bo dostałem dzisiaj informację. że jest ten, mówcie, pompa wtryskowa zrobiona. Tu sobie kolektor, właściwie dół podstawę turbiny i kolektory wydechowe, to będziemy sobie skręcać na miejscu przy maszynie. Tu turbinę najpierw klientowi wezmę do zwrotu. Jeszcze bym chciał sobie ten, zapomniałem zupełnie o szpilkach. Co prawda te nie są złe, nie mają tych gwintów skorodowanych, ale nie wiadomo, czy bym chciał się ze starej obudowy wykręcić bez bicia i kombinowania. Jest to trochę szkoda, że przegapiłem. No tutaj akumulatory zabrane z kompaktora się jeszcze ładują, a już raz były ładowane, ale trochę leżały, więc się poładują jeszcze raz. Tu jest silnik jazdy z tej przekładni dużej od Bomaga, rozebrany, zweryfikowany. Są części już też zamówione. No tu są pozostałe graty do silnika, do piły. Tutaj leży rozrząd do Volvo, tego co stoi na dworze. No, tą 530-70 to tak jak już widzieliście wcześniej. Maszt mamy zarzucony, maszyna jest zakończona. Tak widać, nie ma wysięgnika, ale to klient sobie sam zdemontował. Nie ma, będzie sobie montować się szyby, tu resztę wysięgnika, maskę i takich tam różnych innych historii. A generalnie robiliśmy tutaj trzy osie. Są one zrobione. Wysięgnik jest założony, jest elegancko sztywno. A reszty nie ruszamy. No, 541, tak jak już wcześniej przewinęła, widzieliście ją. Było tu naprawdę masę rzeczy rozebranych, żeby się do tego podostawać. Także jest to zrobione. Mieliśmy jeszcze wyciek tutaj z prawego przedniego koła. Było też dzisiaj zrobione. No i tyle. No. Klima była, jak widać, z powrotem uzupełniona, nabita. Działa. Mani tu tak jak stało, tak stoi. Czeka na części. No, także widzicie, no, tak to wygląda. Tak wygląda nasz front robót. Teraz na bliższym czasie, co będziemy robić, to jutro będziemy rozpławiać 406. I to Volvo, co tu widać kabinę, ono przyjechało na rozrząd i tam na uszczelnienie tego zaworu, co wam wspominałem już wcześniej. To jeżeli byśmy je jutro nie zaczęli, to Tomek będzie w czwartek, bo Tomka jutro nie ma. To Tomek dostanie tu zadanie takie, żeby ogarnąć tutaj rozrząd i ten wyciek. I tam jeszcze gdzieś z rozdzielacza leci. Tu są takie tematy, to po prostu to mu się zostawi na dnióweczkę czwartkową. A wtedy czwartek jak się skończy, no to my też już będziemy mieli z Sebastianem wiedzę, czy uda nam się ten kompaktor poskładać na świetnisku. I czy maszyna ruszy, czy będzie wszystko dobrze. No, także tak wygląda front robót. No, także pewno zmontuję to, żeby było co oglądać. A później to już będzie robota z kompaktora pokazana. Także narazisko i przyjemnego oglądania.